muszę się Państwu zwierzyć. Kocham kino. Kocham kino od takiego dnia, kiedy moja mama zabrała taką małą Beatkę do kina takiego, jakie tylko możemy dziś wspominać. Był tam torkoczący projektor, taśma filmowa z celuloidu, drewniane krzesła, oczywiście składające się, skrzypiące i straszliwie niewygodne. Ale kiedy ten projektor ruszył, to otworzył się przede mną nowy świat, zupełnie wcześniej nieznany. Proszę Państwa, dziękuję organizatorom. Festiwal to jest kilka miesięcy bardzo ciężkich przygotowań. To są obecności na festiwalach nie tylko w Europie. Panowie przywieźli nam tu do Świdnicy to, co ich zdaniem warto zobaczyć, a Państwo teraz skonfrontują swoje wyobrażenia z ich wyobrażeniami. Mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku trafili same dziesiątki. Życzę Państwu przede wszystkim emocji. Zaczynamy drugą edycję Spektrum w Świdnicy. Program jest bardzo zróżnicowany. Co czeka nas w tych najbliższych czterech dniach? Bardzo dużo filmów, spotkań z gośćmi, wydarzeń. To, co jest takim filarem, to konkurs pełnych metraży, to od czego zaczynaliśmy. 10 filmów w tym konkursie, najciekawsze tytuły z roku 2016, głównie przedpremierowe, a na pewno premierowe w Kali Świdnicy. Mamy też nowość, konkurs polskich krótkich metraży. Wybitny rok dla polskiego kina krótkometrażowego, więc fajna okazja, by zacząć w tę stronę również wyruszać. Młodzi twórcy mają dużo do powiedzenia. To, co też liczy się na festiwalu, co buduje atmosferę, to wizyty gości. Przyjeżdżają do nas Bartosz Kowalski i Mirella Zaradkiewicz, czyli reżyser i producentka filmu Plac Zabaw, filmu kręconego na Dolnym Śląsku, w Świdnicy i w Wałbrzychu. Przyjeżdża do nas Wiesław Cichy, aktor filmu Ederly, związany też z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o dorobek teatralny, a także filmowy. Odwiedzi nas Marian Dziędziel. Po filmie Moje córki krowy będzie można się spotkać z tym aktorem. Kazimierz Kuc przyjeżdża również do Świdnicy, uświetni swoją osobą, swoim poczuciem humoru i wiedzą o kinie, bo to nestor Polskiej Szkoły Filmowej, tak naprawdę jedna z ostatnich szans, by sięgnąć do tego najlepszego wciąż okresu w historii naszego kina. Uświetni zamknięcie festiwalu, pokażemy tam film Nikt nie woła, to będzie tuż po tym, jak wręczymy dwie nagrody festiwalowe, dwie nagrody, które przyznaje publiczność, bo jedynym jurorem festiwalu Spektrum, tak jak przy pierwszej edycji, jest festiwalowa publiczność. W zeszłym roku widzieliśmy, że dają Państwo nam wielki kredyt zaufania i że te filmy, jakby często ambitne, trudne w odbiorze, Państwo jako publiczność bardzo dobrze przyjęła. Dlatego ja uważam, że ten program zbudowaliśmy trochę wspólnie. My poprzez wybór, a Państwo przez to, że tak licznie przychodzili na poprzednią edycję i widzę, że frekwencja w tym roku też jest, też dopisuje, więc jakby z tego miejsca dziękuję Państwu za to, że dają nam Państwo ten kredyt zaufania i mam nadzieję, że te filmy, które Państwo obejrzą w obu konkursach, w konkursie filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych, przysporzą Państwu wielu emocji. Czy jeszcze można kupić bilety na seanse? Tak, wciąż jeszcze są pojedyncze miejsca na te najbardziej oblegane seanse, jak Las Czwarta Rano, Plac Zabaw, Jak Bóg Da. To są filmy, przy których bardzo trzeba się spieszyć, by zdążyć z biletami. Inne tytuły jeszcze dają nadzieję, by się chwilę pozastanawiać, ale lepiej nie zwlekać. Bilety są w cenie 5 zł, sprzedajemy je w centrum festiwalowym, które jest ulokowane przy wejściu do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.